Anna i Michał, choć nie byli ideałem związkowym w oczach matki Michała, mieli za sobą 20 lat szczęśliwego małżeństwa. Ich historia miłości zaczęła się na studiach, gdzie spotkali się przypadkiem na jednym z wykładów. Byli zupełnymi przeciwnościami, Anna była energiczną, pogodną studentką o zmysłowym poczuciu humoru, podczas gdy Michał był raczej spokojnym, intelektualnym marzycielem, który zawsze bardziej wolał spędzać czas z książkami niż w towarzystwie innych ludzi. Jednak, jak to często bywa w miłości, przyciągały ich do siebie różnice. Po kilku latach znajomości i wspólnych wyzwań studenckich, zakochali się i postanowili, że chcą spędzić resztę życia razem. Ich ślub był uroczystością pełną radości i miłości, mimo że Elżbieta, matka Michała, nie była zbyt zadowolona z wyboru syna. Widziała Annę jako zbyt ekstrawagancką i nieodpowiednią partnerkę dla jej syna, który, jej zdaniem, zasługiwał na kogoś bardziej poważnego i odpowiedzialnego. Mimo wszystkich obiekcji matki, Anna i Michał byli razem i to uczucie przetrwało przez całe dwie dekady. Wspólnie przeżywali wzloty i upadki, chwile radości i smutku, ale zawsze byli dla siebie wsparciem. Byli rodzicami dwojga wspaniałych dzieci, Olka i Zosi, którzy przynieśli jeszcze więcej radości do ich życia. Anna była sercem rodziny, zawsze uśmiechnięta i gotowa do pomocy innym. Kochała swojego męża i dzieci ponad wszystko, a dom pełen był miłości, śmiechu i ciepła. Michał, z drugiej strony, zawsze znajdował spokój i inspirację w obecności Anny. Pomimo różnic w charakterach, doskonale się uzupełniali. Byli nie tylko małżonkami, ale również najlepszymi przyjaciółmi. Chociaż relacja z matką Michała pozostawała skomplikowana, Anna nigdy nie zaniedbywała swojego męża ani dzieci. Starała się być najlepszą żoną i matką, jaką tylko potrafiła. Wspólnie budowali swoje życie, marzenia i plany na przyszłość. Nie widzieli siebie osobno, byli jednością, która przetrwała wiele trudnych chwil, ale zawsze wydobywała z nich siłę, aby iść naprzód. To szczęśliwe małżeństwo było dla nich oazą spokoju i miłości w niepewnym świecie. Jednak los miał wkrótce postawić przed nimi wyzwanie, które przetestuje ich miłość i połączenie na skraju wytrzymałości. Był to dzień jak wiele innych. Słońce świeciło na niebie, a w domu Anny i Michała panował spokój. Anna zajmowała się domem, a Michał pracował zdalnie w swoim pokoju, otoczony książkami i dokumentami. Ich dzieci, Olek i Zosia, bawiły się w salonie, co jakiś czas wrzeszcząc z radością. Nagle jednak życie tej szczęśliwej rodziny wywróciło się do góry nogami. Anna, która właśnie przynosiła dzieciom podwieczorek, nagle poczuła, że traci przytomność. Jej kolana ugięły się, a talerz z ciastkami, który trzymała, upadł na podłogę z hukiem. Dzieci wystraszone zaczęły krzyczeć, a Michał, słysząc wrzawę, natychmiast rzucił pracę i pobiegł w stronę salonu. Znalazł swoją żonę na podłodze, bezwładną i bladą. Panicznie wyjął telefon komórkowy i wykręcił numer alarmowy, z trudem opisując, co się stało. W ciągu kilku minut karetka pogotowia zabrała Annę do najbliższego szpitala, a Michał w pośpiechu wsiadł do auta i ruszył za nią. W szpitalu lekarze rozpoczęli intensywne badania. Przeszli przez wiele procedur i testów, próbując ustalić przyczynę nagłego omdlenia Anny. Cała rodzina była w szoku, nie mogąc zrozumieć, jak z dnia na dzień życie, które wydawało się tak normalne, mogło tak nagle się zmienić. Po kilku dniach oczekiwania na wyniki badań, lekarze wreszcie przekazali Michałowi druzgocące wieści. Anna cierpiała na ciężką chorobę, której prognozy były bardzo złe. To był moment, który przewracał ich świat do góry nogami. Michał siedział obok łóżka swojej żony, trzymając jej rękę, gdy lekarz opisywał skomplikowane diagnozy, trudne do wymówienia nazwy chorób i przewidywane skutki. Anna, która teraz była obudzona i słuchała słów lekarza, wiedziała, że jej życie stało na krawędzi przepaści. Jej siły słabły, ale w jej oczach było wytrwałe dążenie do walki. Wiedziała, że nie może się poddać, ponieważ była matką i żoną. Była gotowa walczyć o każdy kolejny dzień życia, byle tylko móc być z ukochaną rodziną. Michał był przerażony i załamany. W jednej chwili stracił pewność jutra i przyszłość, która wydawała się tak pewna i obiecująca, nagle stała się mglistym labiryntem niepewności. Jednak widząc siłę i determinację swojej żony, postanowił wspierać ją w walce z chorobą, pomimo niezwykle trudnych prognoz. Rozpoczęli razem walkę, podjęli decyzję o zgodzie na wszelkie niezbędne leczenie i terapię. Wiedzieli, że droga będzie trudna, ale byli gotowi stawić czoła każdemu wyzwaniu.
Przyjaciele i rodzina stanęli u ich boku, wspierając ich w tym dramatycznym momencie. Dzieci, choć jeszcze małe, również starali się dawać swojej mamie wsparcie i miłość. Nagły wypadek, który zrujnował spokojne życie Anny i Michała, stał się początkiem ich najtrudniejszej walki. Zamiast poddawać się rozpaczy, postanowili walczyć razem o każdy kolejny dzień i znaleźć nadzieję w ciemnościach choroby, która nagle pojawiła się w ich życiu. Po diagnozie ciężkiej choroby Anny, życie rodziny zaczęło się dramatycznie zmieniać. Dla Michała były to ciężkie dni, które przekształciły jego codzienne obowiązki i rol w domu. Teraz musiał być zarówno głową rodziny, jak i głównym opiekunem Anny, co przerodziło się w nieustanną walkę o jej życie. Jako że Anna była coraz słabsza, jej codzienna opieka stała się priorytetem. Konieczne było podawanie jej leków, monitorowanie stanu zdrowia i regularne wizyty u lekarzy. To wymagało nie tylko cierpliwości i zrozumienia, ale także nauki wielu medycznych procedur, których Michał wcześniej nie znał. Stał się pielęgniarzem swojej żony, ucząc się każdego dnia nowych rzeczy, by jak najlepiej zadbać o jej zdrowie. W międzyczasie dom, który kiedyś był miejscem radości i śmiechu, zaczął przypominać szpital. Na stole kuchennym pojawiły się stosy dokumentów medycznych, pudełka z lekami i sprzęt medyczny. Zabawa dzieci stała się cicha i ostrożna, by nie zakłócać spokoju Anny. Wszystko, co kiedyś wydawało się proste, stało się trudniejsze, a codzienne życie przypominało walkę na wielu frontach. Michał musiał także pogodzić swoją pracę zdalną z opieką nad Anną. Codziennie starał się znaleźć chwilę, żeby pracować, ale to nie było łatwe. Często przerywał pracę, żeby sprawdzić, czy Anna potrzebuje pomocy, czy jej stan się nie pogorszył. Czuł się rozdarty między obowiązkami zawodowymi a troską o żonę i dzieci. W międzyczasie jego własne emocje były w chaosie. Z początku był zdeterminowany, aby być opoką dla Anny i rodziny, ale z czasem coraz bardziej czuł, jak ogarnia go rozpacz. Niepewność i strach przed utratą ukochanej osoby przytłaczały go każdego dnia. Czuł się bezradny wobec tej nieprzewidywalnej choroby, która wydzierała mu żonę z rąk. Równocześnie Anna, choć słaba i często cierpiąca, starała się zachować pozytywne podejście. Nie chciała, żeby jej choroba niszczyła życie rodziny. Choć była zmęczona, wciąż dbała o dzieci, traktując ich jak najważniejszy skarb. Jej uśmiech i siła były dla Michała źródłem nadziei. To był okres, w którym każdy dzień był walką. Michał zmagał się z emocjami, wyrzutami sumienia i ogromnym zmęczeniem. Jednak nie przestawał kochać Anny i dawać z siebie wszystko, aby pomóc jej w walce z chorobą. To były ciężkie dni, które sprawiały, że jego miłość do żony stawała się jeszcze silniejsza, ale także podważały jego siłę i wytrzymałość. Ten dzień przyszedł jak wiele innych. Po wyjściu z pracy, Michał poczuł, że nie jest w stanie dłużej samodzielnie radzić sobie z obciążeniem, jakie na niego spadło. Potrzebował wsparcia, rady, a przede wszystkim rozmowy z kimś, kto mógłby go zrozumieć. Postanowił, że odwiedzi swoją matkę, Elżbietę, która, mimo swojego trudnego stosunku do Anny, zawsze była dla niego oparciem w trudnych chwilach. Kiedy Michał wszedł do mieszkania matki, atmosfera była napięta. Elżbieta nigdy nie ukrywała swojego niezadowolenia z wyboru syna w kwestii małżeństwa. Uważała Annę za zbyt ekstrawagancką i nieodpowiednią dla Michała, który w jej oczach zasługiwał na kogoś bardziej poważnego i godnego. Siedząc na kanapie w salonie matki, Michał poczuł, że musi wreszcie podzielić się swoimi troskami. Opowiedział matce o stanie zdrowia Anny, o ciężkich dniach, jakie spędzają w szpitalu, o trudnościach, które ich spotkały. Wiedział, że musi być szczery i otwarty wobec matki, bo teraz, w obliczu tej dramatycznej sytuacji, potrzebował jej wsparcia bardziej niż kiedykolwiek. Elżbieta słuchała uważnie, ale jej mina nie wskazywała na współczucie. Zamiast tego, zaczęła przekonywać syna, że powinien pozbyć się Anny, przewieźć ją do ich domku w odległej wiosce i zostawić tam. Jej argumentacja była bezlitosna, twierdziła, że Anna jest tylko ciężarem, który obciąża życie Michała, że nie ma sensu marnować swojego życia na opiekę nad nią. Matka była przekonana, że pozbycie się Anny jest jedyną właściwą decyzją. Dla Michała te słowa były jak cios w serce. Mimo że miał wątpliwości i obawy związane z ciężarem, jaki spadł na jego barki, to nigdy nie myślał o pozbywaniu się swojej żony. To była osoba, którą kochał przez 20 lat, matka jego dzieci, najlepsza przyjaciółka. Jego serce krwawiło na samą myśl o oddzieleniu się od niej,
ale słowa matki były jak trujący jad, który zaczynał wkradać się do jego myśli. Dla Michała to były trudne dni po rozmowie z matką. Słowa Elżbiety wciąż wracały do niego jak duchy przeszłości, przewracając jego życie do góry nogami. Próbował być silny, nadal dbać o Annę i dzieci, ale toksyczne rady matki zaczęły wkradać się do jego myśli i podkopywać jego pewność siebie. Co noc, kiedy kładł się spać, przekręcał się w łóżku, rozmyślając każdą opcję. Z jednej strony miał wiarę w miłość do Anny, w ich wspólne 20 lat, w trudności, które razem pokonywali. Ale z drugiej strony, nieustanna walka z chorobą Anny i ciężar opieki nad nią coraz bardziej go przytłaczały. Matka miała w nim swoje nasiona wątpliwości, które teraz kiełkowały w jego umyśle. Coraz częściej spędzał godziny w samotności, próbując uporać się z konfliktem wewnętrznym. Zastanawiał się, czy decyzja matki była jedyną sensowną opcją. Może rzeczywiście Anna byłaby szczęśliwsza, gdyby odeszła od niego i żyła gdzie indziej, daleko od tej choroby, która zdawała się ich niszczyć. Może to byłoby najlepsze dla ich dzieci, aby nie oglądali, jak ich rodzice borykają się z tak trudną sytuacją. Jednak za każdym razem, gdy Michał zagłębiał się w te myśli, jego serce płakało. Pamiętał moment ich ślubu, pierwsze spojrzenie, wspólne marzenia. Widział Annę, kiedy z trudem uśmiechała się w szpitalnym łóżku, ale wciąż walczyła. I widział swoje dzieci, które wpatrywały się w niego z oczekiwaniem i miłością. Było to jak walka między rozsądkiem a miłością. Rozum podpowiadał mu, że może matka ma rację, że może to jest najlepsza opcja, ale serce krzyczało przeciwnie. Wewnętrzna walka drenowała go psychicznie i fizycznie. Stawał się coraz bardziej zdezorientowany, nie wiedząc, którą drogę wybrać. Po tygodniu samotnej refleksji Michał doszedł do momentu, w którym poczuł, że musi podjąć decyzję. Musiał znaleźć sposób, aby uwolnić siebie od ciężaru decyzji i znaleźć spokój, choćby na chwilę. To była decyzja, która miała zmienić życie jego rodziny na zawsze i wiedział, że musi ją podjąć z rozwagą i w miarę możliwości zrozumieć, co jest dla nich najlepsze. Decyzja Michała była jak ciężki kamień na jego sercu. Gdy dzień pożegnania nadszedł, panowała ponura aura w ich domu. Wszystko wydawało się takie puste i ciche, jakby straciło swoją duszę. Dzieci były skonfundowane i przerażone, a Anna była wyczerpana, zarówno fizycznie, jak i emocjonalnie. Michał spakował rzeczy Anny, wkładając je w walizki, które wydawały się teraz jak symbole ich wspólnego życia. Wziął wszystko, co mogło być Annie potrzebne w nowym miejscu, gdzie miała spędzić przyszłość. Z każdym ubraniem i przedmiotem osobistym połamany był kawałek ich historii miłości. Kiedy wszystko było gotowe, Michał umieścił walizki w samochodzie. Anna siedziała w fotelu obok niego, jej oczy wypełnione łzami, ale wciąż trzymała się silnie. W ciszy spojrzeli na siebie, ich spojrzenia mówiły więcej niż 1000 słów. To były spojrzenia pełne miłości, tęsknoty i żalu. Wioska, do której przybyli, była malownicza i odległa. Dom, który posiadali w tym miejscu, był niewielki i skromny, ale miał swoje uroki. Michał pomógł Annę wyjść z samochodu i wraz z nią wkroczył do tego skromnego schronienia. Chociaż był to ich dom, to jednak teraz wydawał się obcy. Michał pomógł Ani rozpakować się i zaaranżować jej nowe miejsce życia. Starannie ustawili jej sypialnię, umieścili jej ulubione książki na półce i zapewnili, że ma wszystko, czego może potrzebować. Wszystko to robił z troską i miłością, ale jednocześnie poczuł ogromną pustkę w swoim sercu. Kiedy wszystko było gotowe, Anna i Michał stanęli twarzą w twarz w małej kuchni. Zdjęli swoje obrączki i odłożyli je na stole. To był symboliczny gest, który miał oznaczać ich rozstanie. Był to moment pełen bólu i smutku, ale również miłości i szacunku. Michał patrzył na Annę i nie mógł powstrzymać łez. Wiedział, że to jest najlepsza decyzja, jaką mógł podjąć, ale to nie znaczyło, że nie odczuwał ogromnego żalu. Przez 20 lat byli razem i teraz musieli się rozstać. To było pożegnanie z miłością swojego życia. Bez słowa Michał objął Annę, trzymając ją mocno w ramionach. Jej łzy płynęły swobodnie, a serce biło mocno, jakby wiedziało, że to jest moment, który na zawsze zmieni ich życie. Po chwili, która wydawała się wiecznością, Michał pocałował ją delikatnie w czoło i odszedł. Nie odwrócił się, nie patrzył za siebie. Wiedział, że musi odejść, zostawiając Annę w tym nowym miejscu, gdzie miała znaleźć swoją drogę. Powrót do domu był samotną podróżą,
ale to było nieuniknione. Wiedział, że teraz musi skupić się na opiece nad dziećmi i próbie dawania im jak najlepszego życia, mimo że ich rodzina została podzielona. Był to moment, w którym musiał zacząć nowy rozdział swojego życia, choć przeszłość wciąż go nie opuszczała. Dla Anny pierwsze dni w odległej wiosce były trudne. Odeszła od swojego domu, swojego męża i dzieci, zostawiając za sobą wszystko, co znała. Teraz musiała stawić czoła chorobie i nowemu życiu w zupełnie obcym miejscu. Była załamana i początkowo czuła się strasznie sama. Jej nowy dom był malowniczy i spokojny, otoczony zielenią i śpiewem ptaków. Jednak ta idylliczna atmosfera nie była w stanie ukoić jej bólu i tęsknoty. Anna wiedziała, że musi znaleźć w sobie siłę, by nie poddać się rozpaczy. Z pomocą miejscowych mieszkańców, którzy okazali się serdeczni i pomocni, Anna stopniowo przystosowywała się do nowego życia. Dzielnie kontynuowała swoją walkę z chorobą. Regularnie chodziła na wizyty u miejscowych lekarzy, którzy starali się zapewnić jej jak najlepszą opiekę. Była gotowa podjąć każdy trud, byle tylko być bliżej zdrowia. Anna nie poddawała się. Choć była słaba, to w jej sercu płonęła ogień determinacji. Wiedziała, że musi być silna nie tylko dla siebie, ale także dla swoich dzieci. Przez lata była opiekunką i matką, teraz musiała być przykładem walki i wytrwałości. Codziennie starała się być aktywna, spacerując po okolicy i oddychając świeżym powietrzem. To była jedna z rzeczy, która pomagała jej utrzymać ducha walki. Czasami towarzyszył jej nowy przyjaciel, który również walczył z chorobą i który stał się jej bliskim towarzyszem w tej trudnej drodze. Annie przyszło zmierzyć się z samotnością i brakiem rodziny, której tak bardzo tęskniła. Wspomnienia o jej życiu z Michałem i dziećmi były jak balsam dla jej duszy, ale jednocześnie sprawiały jej ból. Codziennie myślała o nich i modliła się, żeby byli zdrowi i szczęśliwi. Jednak mimo wszystkich przeciwności, Anna była w stanie znaleźć w sobie siłę, by nie poddawać się. Miała swoje cele i marzenia, które nadal chciała spełnić. Chciała żyć, kochać i walczyć z chorobą, a jej determinacja dawała jej siłę do tego. Odkryła w sobie siłę, której wcześniej nie zdawała sobie sprawy, że ma. Jej walka w nowym miejscu była wyzwaniem, ale Anna była gotowa stawić mu czoła. Anna była stałą bywalczynią miejscowego szpitala, w którym regularnie odbywała kontrole i zabiegi związane z jej chorobą. To właśnie tam, podczas jednej z wizyt, jej życie miało niespodziewane spotkanie, które odmieniło jej rzeczywistość. Kiedy Anna czekała na swoją kolej w poczekalni, jej uwagę przyciągnął mężczyzna o imieniu Marcin. Był blady, widać było, że choroba odcisnęła na nim swoje piętno, ale mimo to miał w oczach iskrę życia. Anna zauważyła, że Marcin obserwuje ją uważnie, ale nie na sposób inwazyjny. Po chwili podszedł do niej i z uśmiechem zapytał, czy wolne miejsce obok niej jest zajęte. Ich rozmowa była początkowo nieśmiała, ale szybko okazało się, że mają wiele wspólnych doświadczeń. Oboje walczyli z ciężkimi chorobami, znali ból i trudności. Które z tym się wiązały? Marcin opowiedział Annie o swoim życiu, o tym, jak jego choroba wpłynęła na jego rodzinę i codzienność. Anna czuła, że znalazła w nim kogoś, kto ją rozumie. Spotykali się coraz częściej, dzieląc się swoimi historiami i uczuciami. Marcin stał się dla Anny ważnym wsparciem emocjonalnym. Razem przemierzali drogę walki z chorobą, wspierając się nawzajem na każdym etapie. Ich rozmowy były czasem pełnym smutku i strachu, ale równocześnie dawały im nadzieję. Anna i Marcin stworzyli niezwykłą więź, która była oparta na wzajemnym zrozumieniu i akceptacji. Wiedzieli, że mogą być dla siebie oparciem w najtrudniejszych chwilach. Razem pokonywali ból, niepewność i lęki związane z chorobą. Byli sobie nawzajem źródłem inspiracji do walki i nadziei. Ich relacja ewoluowała z czasem. Z przyjaźni stała się miłością, choć wiedzieli, że ich życie jest kruche i niepewne. Mimo to decydowali się cieszyć każdą chwilą spędzoną razem. Mieli swoje małe rytuały, spacery po okolicy, wspólne kolacje, ale przede wszystkim mieli siebie nawzajem. To spotkanie z Marcinem dało Annie nową perspektywę na życie. Choć walczyła nadal z chorobą, to teraz wiedziała, że nie jest sama. Miała w swoim życiu kogoś, kto był gotów walczyć u jej boku i dzielić z nią wszystkie chwile, zarówno te dobre, jak i trudne. Dla Anny i Marcina to była miłość, która była silniejsza od choroby i która pozwalała im spojrzeć w przyszłość z nadzieją. Gdy Marcin zamieszkał z Anną w odległej wiosce,
ich życie zaczęło nabierać nowego sensu. To był czas, w którym ich miłość zyskiwała na sile i głębi. Choć oboje walczyli z ciężkimi chorobami, to znaleźli w sobie siłę, by cieszyć się każdą chwilą razem. Ich wspólne życie w małym domku na wsi było proste i spokojne. Codziennie budzili się z widokiem na piękne okoliczne krajobrazy, co przypominało im o pięknie świata, mimo trudności, z jakimi się borykali. Marcin stał się wsparciem dla Anny, pomagając jej w codziennych czynnościach, które stawały się coraz trudniejsze z powodu jej choroby. Anna z kolei dawała Marciniowi miłość i troskę, której tak bardzo potrzebował w swojej walce z chorobą. Spacerowali razem po okolicy, trzymając się za ręce. To były chwile, kiedy mogli zapomnieć o swoich dolegliwościach i cieszyć się sobą nawzajem. Słuchali śpiewu ptaków, oddychali świeżym powietrzem i dzielili się swoimi myślami i marzeniami. Były to chwile pełne spokoju i akceptacji. Anna i Marcin cieszyli się tym, co mieli, zamiast skupiać się na tym, co stracili. Miłość, którą odkryli w sobie nawzajem, była dla nich siłą napędową. Wiedzieli, że każdy dzień może być ich ostatnim, ale to sprawiało, że jeszcze bardziej doceniali każdą chwilę. Ich miłość rosła z każdym dniem, a ich relacja stawała się coraz głębsza. Marcin patrzył na Annę z podziwem, podziwiał jej siłę i determinację. Anna z kolei widziała w Marcin swojego najlepszego przyjaciela, swoje oparcie w trudnych chwilach. Razem byli w stanie przetrwać każdą burzę życiową. Choć byli świadomi, że ich czas jest ograniczony, to nie pozwolili, aby strach przed przyszłością zdominował ich życie. Mieli swoje cele, marzenia i plany. Marcin marzył o stworzeniu małego ogrodu, w którym mogliby wspólnie pracować, a Anna chciała napisać książkę o swojej walce z chorobą, by być inspiracją dla innych. Ich miłość była źródłem siły i nadziei. Pomimo trudności, z jakimi się borykali, czuli się szczęśliwi, że mają siebie nawzajem. To była miłość, która pokazywała, że nawet w najtrudniejszych chwilach życia można znaleźć piękno i sens. Anna i Marcin byli dla siebie nawzajem światłem w ciemności, przypominając sobie, że warto walczyć o każdą chwilę szczęścia. Po roku od chwili, gdy Michał pozostawił Annę w odległej wiosce, wrócił. Miało to miejsce niespodziewanie, a jego motywacje były niesamowicie egoistyczne. Przez cały ten czas myślał tylko o jednym, o spadku, jaki mógłby odziedziczyć po swojej umierającej żonie. Miał nadzieję, że Anna już nie żyje, a on będzie mógł przejąć majątek, który pozostawiła po sobie. Kiedy wjechał samochodem na wioskową drogę, serce biło mu szybciej. Wiedział, że to jest decydujący moment. Gdy zbliżył się do domku, który pozostawił swojej żonie, jego serce zaczęło walić jeszcze mocniej. Był gotów zrobić wszystko, by odzyskać to, co uważał za swoje. Jednak jego zdziwienie było ogromne, kiedy zobaczył Annę szczęśliwą i zakochaną. Stała na progu swojego domu, trzymając się za rękę z mężczyzną o imieniu Marcin. Byli blisko, uśmiechając się do siebie, jak zakochana para. To był widok, który Michał nie mógł zrozumieć. Zamarł na chwilę, patrząc na tę scenę. W jego umyśle krążyły myśli o spadku, o tym, jak szybko będzie mógł pozbyć się Anny rzeczy i odziedziczyć jej majątek. Jednak patrząc na nią teraz, wiedział, że to nie jest takie proste. Anna była szczęśliwa, a jej nowy związek wydawał się prawdziwy i pełen miłości. Michał nie mógł uwierzyć własnym oczom. Jak mogła być szczęśliwa bez niego? Przecież to on był jej mężem przez 20 lat. Jednak widok Anny uśmiechającej się do innego mężczyzny rozbijał jego wyobrażenia na kawałki. Był oszołomiony i zdezorientowany. Po pierwszym szoku Michał postanowił spróbować odzyskać Annę. Nie potrafił zrozumieć, dlaczego jest teraz z innym mężczyzną, skoro on był jej mężem przez 20 lat. Musiała zrozumieć, że to ona należy do niego i że nie może żyć bez niego. Postanowił przekonać Annę, żeby wróciła z nim do miasta i kontynuowali razem swoje życie. Kiedy zbliżył się do nich, Anna spostrzegła go i zerwała się z objęć z Marcinem. Jej oblicze wyrażało zdziwienie i zaskoczenie. Marcin również był zaniepokojony, nie wiedział, kim jest ten człowiek, który nagle pojawił się w życiu Anny. Michał starał się być pewny siebie, choć wewnętrznie drżał ze strachu. Zadawał pytania o to, co się stało przez ten rok, dlaczego Anna jest tu z kimś innym. Jego słowa były pełne prośby i przekonywania, że są w stanie naprawić swoje małżeństwo. Mówił o wspólnych latach, o dzieciach, o miłości, która ich łączyła.
Jednak Anna była stanowcza i nie mogła wybaczyć mu tego, że ją zostawił w tak trudnym momencie. Była zrozpaczona i zraniona. Powiedziała mu, że nie chce go już więcej w swoim życiu, że teraz jest szczęśliwa i zakochana w Marcinie, który okazał się dla niej prawdziwym wsparciem i miłością. Michał próbował przekonywać Annę, że to był błąd, że teraz rozumie, że ją kocha. Jednak Anna była nieugięta. Nakazała mu opuścić wioskę i nie próbować już więcej kontaktować się z nią. Była gotowa kontynuować swoje życie ze swoim nowym partnerem, który okazał się dla niej prawdziwą miłością i oparciem w trudnych chwilach. Po dramatycznym spotkaniu z Anną i jej stanowczym odrzuceniu prób Michała, życie obojga potoczyło się w zupełnie różnych kierunkach. To była chwila, w której musieli stawić czoła konsekwencjom swoich wyborów i decyzji, które podjęli. Dla Anny i Marcina każdy dzień był walką z chorobą i próbą czerpania z życia jak najwięcej radości i miłości. Byli szczęśliwi w swojej prostocie, cieszyli się każdym wspólnie spędzonym momentem, doceniając znaczenie miłości i bliskości. Byli dla siebie nawzajem wsparciem, źródłem siły i nadziei. Anna nadal chodziła na wizyty u lekarzy, poddawana różnym badaniom i zabiegom, ale teraz miała u swojego boku kogoś, kto z nią współcierpiał i razem z nią walczył. Marcin dawał jej otuchę, a jego obecność była dla niej nieoceniona. Z każdym dniem ich miłość stawała się coraz głębsza i bardziej znacząca. Michał, z drugiej strony, musiał zmierzyć się z samotnością i żalem. Zrozumiał, że jego decyzja była egoistyczna i bolesna dla Anny. Czuł się winny i przepełniony żalem. Wrócił do swojego życia w mieście, ale teraz wszystko wydawało mu się puste i pozbawione sensu. Był sam, jego dzieci dorastały bez niego, a żona, którą opuścił w trudnym momencie, była szczęśliwa bez niego. Próbował naprawić swoje relacje z dziećmi, próbował wrócić do pracy, ale wszystko to było trudne i niezwykle bolesne. Wiedział, że stracił coś nieodwracalnie ważnego i cennego. Zrozumiał, że jego decyzja miała trwałe skutki, których nie mógł już zmienić. Życie Anną i Michała toczyło się w zupełnie różnych kierunkach. Dla Anny było to czasem miłości, walki i nadziei. Dla Michała była to chwila refleksji, żalu i próby pojednania się z własnymi błędami. Każde z nich musiało znaleźć swoje miejsce w nowej rzeczywistości i stawić czoła konsekwencjom swoich wyborów. To była historia o miłości, bólu i przemijaniu, która pozostawiła w sercach bohaterów i czytelników wiele trudnych pytań i refleksji.